Zapalenie. Uciekaj! Uciekaj, wędrówek! Szuk do walki. Jeszcze 10 sekund. Stop! Tramwaj. Tutaj widzimy, zawodnicy trochę adrenaliny sobie dodają. Dobrze. Sędziowie, gotowi? Tak? Zawodnicy, gotowi? Minuta. Chciałem, żeby otworzyli. Proszę się tam rozejść i pozwolić sobie podnieść się. Opalenie? Nie, 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 walka, walka. Jeszcze 10 sekund. Stop! 14 wygrywają bracia przeszczepów. Minęły 4 minuty przerwy i Brothers of Steel i bracia przeszczepów spotkają się w finale, bo obydwoje mają po jednej wygranej walce. Czyli zwycięzca tej ostatniej walki wygrywa cały turniej dwóch versus dwóch lub samotwór. I zapraszamy zawodników w pole. Przypominam, zwycięzcy tej walki wygrywają cały turniej, ponieważ i bracia przeszczepów, i Brothers of Steel mają po jednej wygranej, także ta para, która wygra, wygrywa w dniu dzisiejszym cały turniej dwóch na dwóch. Widzę, że zawodnicy są już gotowi, sędziowie też. Sędziowie gotowi, zawodnicy gotowi. Poczynajcie. Obalenie i 10 sekund do końca. Dobrze, a więc ogłaszamy, że zwycięzcami tego turnieju 2 na 2 w roku 2014 zostali Brothers of Steel, pokonując w finale wynikiem 17-5 parę, która zajęła drugie miejsce, czyli braci przeszczepów. Proszę, pokażcie się, oklaski. Dzielnie walczyli, dzielnie stawali w szrankach. I trzecie miejsce, bracia Pizza, którzy tutaj już od początku w tym turnieju biorą udział i zawsze gdzieś w okolicach podium zostają. Brawa dla zwycięzców. Przypomnę tylko, że nagrody ufundował organizator Dni Grunwaldu i wszyscy sponsorzy.
Pokażcie się jeszcze raz ładnie publiczności, która wam kibicowała z drugiej strony. Proszę się ukłonić. I dosłownie za 2 godzinki możemy już zapraszać na turniej Miecza Długiego, gdzie będziecie mogli dalej, gdzie będą mogli państwo dalej oglądać tutaj zawodników. Dziękujemy zawodników, dziękujemy sędziom, dziękujemy państwu za oglądanie i zapraszamy za rok.